Mam tu jeszcze do Państwa takie pismo informacyjne dotyczące spotkania z mieszkańcami Kroni Czerwonej na Wieczerze Wigilijnej. Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Kroni Czerwonej corocznie w okresie świątecznym organizuje spotkanie z osobami potrzebującymi i samotnymi w rejonie Miesiączka Czerwonej. W roku bieżącym takie spotkanie planujemy organizować w dniu 19 grudnia, 4 grudnia 16 w Czerwonoprowadnickim Domu Kultury przy ulicy Dobrego Pasterza 100. Zapraszamy Państwa Przewodniczących oraz Radnych Dzielnic z Czerwonej na to spotkanie. Zostanie to skanowane i wysłane do Państwa. Myślę, że co roku, rok rocznie spotykamy się na takim spotkaniu i miło będzie, jak radni w tym roku też. Jeśli mogę jedno zdanie, proszę Państwa, jest to czwartek. Rozmawiałem z księdzem proboszczem z parafii Jana Ściciela i zaproponował właśnie w tygodniu, ponieważ w soboty, to najczęściej do tej pory były to soboty organizowane i powiedział do mnie wręcz, że ponieważ są tam jakieś występy dzieci co roku, to jest problem z no to jest weekend, to gdzieś też to wyjeżdża. Stąd jest to czwarte. Podaję Państwu jeszcze tak, sesję byśmy zrobili 10 grudnia, to jest wtorek. No, żeby nie było akurat tej pracy przed tym okresem wigilijnym, jest trochę dni na przestawianie tych terminów. Bardzo bym prosił Państwa o uczestnictwo. Jeszcze do Państwa wyślę tę informację dotyczącą, bo rok rocznie też robiliśmy naszą wspólną takie spotkanie wigilijne, więc też myślę, że zrobimy. Tutaj jak coś, to do Pana Radnego Franciszka Kaszczyka będziemy tutaj z pieniążkami się udawać. No i myślę, że będziemy to robić prawdopodobnie w Domu Pogodnej Jesieni. Tutaj, naprawdę ładnie dobrze. Było bardzo ładnie, bardzo fajnie, byliśmy bardzo ciepło przyjęci. Mam nadzieję, że przy okazji, przepraszam, że mam przy okazji, mam nadzieję, że przy okazji radni oddadzą mi te talerzyki, co wzięli rok temu, to chciałbym je oddać, bo nie wszystkie talerzyki do mnie wróciły. A czemu radni? Ale ja bym się urażał. Pan Jacek proponuje 200. No dobrze, radni się złożyć. I myślę, że jak pan Jacek radni pierwszy złoży 200 zł, radni będą osoby, które pójdą za przykładem pana radnego. To myślę, że tak, no 30 zł, a jak pan radny złoży 200, to będziemy pamiętam, że to była jakaś tam gradacja zawsze, że przewodniczący tam swoją, wice swoją. Ile co zarabia pan przewodniczący? Tak to było. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Chodźmy są. Przecież pani Karolina tu umiera. Zamykam dyskusję. Państwo, zamykam dyskusję.